W tym filmie zobaczycie podłączenie oświetlenia za pomocą przekaźnika bistabilnego BIS-411B. Zapraszam na materiał. Bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączanie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych wyłączników monostabilnych. Przycisk na obudowie urządzenia pozwala na bezpośrednie sterowanie obwodem bez konieczności wyzwalania przycisków zewnętrznych. W instrukcji oraz na obudowie znajdują się schematy podłączenia. Do budowy obwodu oświetleniowego oprócz przekaźnika będą nam też potrzebne wyłączniki monostabilne, tak zwane dzwonkowe. Mogą być z podświetleniem. Przycisków monostabilnych może być wiele, z tym, że prąd podświetlenia wszystkich nie może przekraczać 5 mA. Przekaźnik można podłączyć na dwa sposoby. Sterować albo impulsem L lub impulsem N. Jeżeli do zacisku numer 3 przyłączymy fazę, to do wyłączników też musimy podłączyć fazę. Jeżeli do zacisku numer 3 podłączymy neutralny, to do przycisków też neutralny. W tym filmie właśnie ta druga opcja jest przedstawiona. Przewód fazowy, brązowy, do zacisku numer 1. Przewód neutralny, niebieski, do zacisku numer 3. Przewód z wyłączników połączonych równolegle, szary, do zacisku numer 6. Zasilanie oświetlenia, przewód fazowy brązowy, do zacisku numer 11. Odpływ do lampy, do zacisku numer 12. Załączenie oświetlenia następuje po impulsie spowodowanym naciśnięciem przycisku na obudowie lub dowolnego przycisku zewnętrznego. Przycisk na obudowie przekaźnika realizuje dokładnie taką samą funkcję jak przyciski zewnętrzne. Przekaźnik nie posiada pamięci pozycji styku. To znaczy w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Układ oświetleniowy z przekaźnikiem BIS-411B z powodzeniem może zastąpić tradycyjne układy schodowe i krzyżowe. Dziękuję za uwagę.